witajcie, kochani, Rafał z tej strony. Ten tydzień mam dosyć mocny, ale że wykonuję szereg różnych tematów. Chciałem też znaleźć czas, żeby podzielić się z wami informacjami i kulisami ostatnich produkcji. Dlaczego? Bo zwykle ludzie, którzy pracują na zlecenia, czyli na przykład piloci czy filmowcy, oni nie mają warunków, nie mają czasu na to, żeby przekazać swoje doświadczenia głównie, prawda, i wrażenia z danych produkcji. Ja mam trochę takich kolegów, którzy zajmują się tym, ale też niechętnie w ogóle wspominają. W każdym razie, o czym chciałem powiedzieć, zostałem zaproszony już po raz czwarty przez Zamek Ogrodzieniec do nagrywania imprezy plenerowej. Tym razem były to wojenne opowieści, czyli impreza rekonstrukcyjna. Trudna bardzo, zaraz powiem dlaczego. I też dosyć wymagająca dosyć dużo przygotowań. I w tym epizodzie ja wam trochę powiem na temat tego, co mi się sprawdziło, jak filmowałem, jakie efekty osiągnąłem i co mi się nie sprawdziło, z czego nie jestem do końca zadowolony i jakich czynności to całe zlecenie wymagało, bo to była grubszy temat. To nie jest tylko pojechanie na miejsce i cyknięcie paru fotek. Przede wszystkim trzeba było dosyć mocno kontaktować się z ludźmi i to było ważne, dlatego że ci ludzie są specyficzni. Rekonstruktorzy są inni, byli żołnierze, zwykle oni szkolą też ludzi, szkolą oddziały nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Oni mają swoje już przekonania, ugruntowaną taką pozycję nieomylnego lidera i tu nagle mają się zmierzyć z czymś, co im lata pod nosem i hałasuje tak jak awata. W każdym razie spędziłem dosyć dużo czasu na to, żeby przygotować ich do nagrań. Chodziłem z goglami też, pokazywałem w jaki sposób to widać, jaki efekt osiągniemy. Nie miałem scen typowo wojennych, takich batalistycznych z okresu II wojny światowej, ale pokazywałem sceny, które nakręcił mój kolega Mick Dalsen dla Panzermuseum w Kopenhadze i mniej więcej to chciałem osiągnąć. I zastanawiałem się też, słuchajcie, jakiego drona wybrać. Najchętniej latałbym z rozebranym GoPro Cineupem QAV 2,5, ale on ma troszeczkę za mało pojemne akumulatory i za krótki czas lotu, bo około 4 minut, 3-4 minuty w zależności od pakietu, więc to jest mało. Dlatego, że my nie wiemy de facto, kiedy się rozpocznie na dobre ta batalia. Zwykle to jest tak, że te siły się zbierają, jest jeszcze jakaś historia i dopiero po pewnym czasie, na przykład po 2-3 minutach, zaczyna się prawdziwa walka. I te sceny już batalistyczne rozgrywają się na dobre. I w tym momencie takim maluchem trzeba by lądować. No i druga rzecz to jest wytrzymałość jego. On ma tutaj na pokładzie kamerę rozebraną Hero 10. No i też jest sam dosyć delikatny. Fakt, że to jest włókno węglowe, ale cieniutkie są te arkusze i to wszystko sprawia wrażenie bardzo delikatnego. Ja nim wielokrotnie latałem, jestem zadowolony z tego drona, ale tym razem postanowiłem jednak zastosować coś bardziej topornego, coś bardziej wytrzymałego, też głośniejszego, a mianowicie awatę. Bardzo dobrze się spisały moje rozwiązania customowe tak zwane, czyli DIY. Tutaj jest mocowanie dla GoPro i nie zakłóca nam satelitów, czyli GPS nie jest zakłócony. Dobrze się nagrywało, wszystko gra. Całkiem dwa udane testy pomimo niskiej temperatury, wszystko na plus poszło. Awatę zastosowałem z dwóch powodów. Jest wytrzymała, no i też wiadomo, ma osłony, czyli nie zrobi ludziom krzywdy. A druga rzecz, czas lotu jest długi. Na tych akumulatorach mniej więcej wychodziło mi około 8, 10, 12 minut, w zależności jak latałem, ale latałem dosyć spokojnie. Więc padło na awatę i ogólnie z niej jestem zadowolony. Dwie rzeczy, które przeszkadzały ją mnie w awacie, to na pewno hałas. Zakłócała awata, może nie także w dużej mierze, bo tam było też głośno, ale jednak gdy się robiło cicho, to słychać było ją, jak mieli powietrze tymi śmigłami, jak skrzeczy, więc nie za bardzo. No i też zakres dynamiczny, no niestety tych ujęć, bo widać, ja starałem się latać bardzo nisko, żeby pokazać zamek, bo to były wymagania, jeszcze o tym chcę wam powiedzieć, że to nie było tak, że mogłem robić co chciałem, bo tam trzeba było pokazywać jak najwięcej zamków w tle, żeby było widać, gdzie się akcja toczy, bo to zamek zlecał mi ten temat. No w każdym razie, jeżeli miałem kamerę na poziomie powiedzmy drona albo leciutko w górę, bo tak starałem się latać, żeby pokazywać od dołu w górę, a duża część nieba może nie jest całkowicie przepalona, ale jest taka blaszana, taka bez wyrazu jednolita. Dopiero jak chmurki się pojawiło,
jest ok. Mało plastyki jest w tym niebie i to mi się nie podoba. Ale tak poza tym, jeżeli chodzi o sceny wojskowe, było w porządku. No, zawsze da się to zrobić lepiej. Najfajniej byłoby latać Blackmagic rozebranym 4K Pocket na takim dronie jak Puffin na przykład, ale to wszystko nie dość, że kosztuje dosyć sporo, bo kosztuje pewnie 2-3 razy tyle co Awata, to jeszcze jest cięższe i też nie za długo także polatamy. W każdym razie da się to zrobić lepiej, no ale na tym etapie mamy to co mamy i trzeba to umieć wykorzystać. I teraz jakie elementy się składały? Na przygotowania składały się przede wszystkim interakcje z ludźmi, żeby oni zrozumieli, po co to robimy, dlaczego, to jest ważne, że będą mieli super pamiątkę i w jaki sposób mają współpracować z dronem. Więc im mówiłem, że będę się przemieszczał mniej więcej tak jak teraz jestem od kamery, jakieś 1,5 metra od nich, 2 metry, na niewielkiej wysokości, bo oni głównie tam byli ukryci w okopach czy za fortyfikacjami i strzelali, też przemieszczali się oczywiście i w tym momencie była okazja do tego, żeby te dynamiczne sceny bardziej nagrać, ale na tym to polegało i pokazywałem im, jak mniej więcej będę latał. Poszedłem do głównego organizatora 3 razy, słuchajcie, omawiałem z nim tę sytuację, pokazywałem mu też scenki już nagrane przez kolegów i mówię, dobra, jedziemy w ten sposób. Ja wcześniej nagrywałem wojów głównie i sportowców, tancerki, natomiast nie nagrywałem rekonstrukcji z II wojny światowej i to wyszło naprawdę okej. Okay. Gdybym sobie życzył czegoś więcej, jeżeli chodzi o samą rekonstrukcję, fajnie jakby było więcej dymu i jakby było więcej eksplozji tej pirotechniki, takiej w tak zwanych kretowinach, czyli żeby ziemia latała. Tego tam brakło, nie? I za dużo było tam takiej przestrzeni. Pustej de facto pomiędzy tymi żołnierzami. Gdyby wypełnili to dymem i wypełnili to wybuchami, to byłoby, myślę, że ciekawiej. Natomiast no wiadomo, że to jest impreza, która wróciła po ponad 10 latach na zamek. Wcześniej była rekonstrukcja bitwy pod Monte Cassino. Więc to wszystko wymaga czasu, bo najazd barbarzyńców był po raz 20 i tamta impreza jest naprawdę perfekcyjnie dopasowana, mają wszystko idealnie zrobione. Natomiast tutaj no wiadomo, że były różne niuanse, ale tak czy inaczej dogadałem się z tymi ludźmi, fajnie pozowali. Wielokrotnie mam takie sceny, że mi wybiegają sprzed kamery albo zza kamery i to wygląda petarda. Oczywiście dałoby się zrobić lepiej, dałoby się zrobić to inaczej i jeszcze bardziej profesjonalnie, ale trzeba pamiętać, że to nie jest ustawka, tylko to jest wydarzenie, które się odbywa na żywo. Jest jedyna szansa, żeby to właśnie uwiecznić, więc to nie jest tak. Jeżeli chodzi o miniacza, w pierwszym dniu latałem trochę miniaczem i latałem też RM3, żeby zrobić takie sceny trochę wyższe, natomiast pełną dynamikę i też żeby pokazać zamek, no to musiałem niestety latać CineWP-em, czyli FPV w goglach i tu zdecydowanie tych scen użytecznych mam bardzo dużo z dwóch inscenizacji tych w drugim dniu niedzielnych, nie? I to jest super. Teraz latałem, jak latałem tą Awatą? Ja ją przestawiłem na swoje rejty, na swoje ustawienia, więc ona lata dość łagodnie i słucha mnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, latałem w trybie acro, czyli manualnym. I latało mi się naprawdę dobrze, nie miałem jakichś specjalnych tutaj większych trudności, oprócz tego, że musiałem się trzymać też od publiki trochę dalej i też wiadomo, że ten teren jest pagórkowaty, więc to trzeba mieć świadomość, że to nie jest płaski teren, gdzie jak latasz tuż nad ziemią, to możesz równolegle cały czas lecieć do podłoża, tylko teren jest zmienny i może się zdarzyć, że się trochę tej trawy skosi, ale było i tak pod tym względem ok. Patrząc na nagrania, jestem mega zadowolony, bo mam nagrania w 4K w 50 klatkach na sekundę. Stabilizowałem w Gyroflow, czyli na etapie produkcji, na etapie ujęć, ogrywania ujęć, nagrywałem to w 4K w 50 klatkach bez stabilizacji, czyli wyłączona stabilizacja. W profilu normalnym, dlatego że mi się źle lata, jeżeli założę Disney-like. Więc niestety, no, latam w trybie normalnym, bo jest bardziej kontrast, bo jest mniej kontrastowy i widać dobrze detale, więc na pewno to. I też jeżeli chodzi o
pole widzenia to tam było szerokie, tak? Wide. I to wszystko właściwie. Miałem filtr, może nie wszystko, miałem filtr ND16 tutaj z Freewella, zastosowałem i no, ustawiłem czasy, bodajże blokowałem 0,01 sekundy, jeżeli chodzi o czas naświetlania, ale troszeczkę mi się tam ekspozycja zmienia, bo wiadomo, jestem przodem, tyłem do słońca w tym kierunku, więc wiadomo, że też nie będzie idealnie przez cały czas, bo to nie jest jedna scena prowadzona na przykład na jakimś kranie czy na wysięgniku, tylko to jest cała dynamika, gdzie latam w różne strony. Wiadomo, że dron ma swoją specyfikę, więc trzeba zablokować jakąś rzecz. No ja blokowałem tam migawkę, żeby była na 0,01. Wiadomo, balance billing był blokowany, a reszta mniej więcej była na półautomacie i tyle. Czy jestem zadowolony? Tak, dlatego że te sceny wydają się takie oczywiste. Oglądamy wiele rzeczy, na przykład, nie wiem, Dunkierkę czy Szeregowca Ryana, ale to są naprawdę ujęcia, gdzie budżet jest potężny, tak? Nolan potrafi utopić kamerę IMAX-a przy produkcji Dunkierki, a to była produkcja wykonana dronem za 2 czy 3 tysiące złotych, więc no, śmiech na sali, prawda? I mówmy się, że to w ogóle nie jest ten kaliber, ale mimo wszystko i tak, przy fajniejszym cięciu, montażu, trochę zwolnienia, trochę przyspieszenia w speedramp i trochę po kolorowaniu tego obrazka, może delikatnie, bo nie ma nawet czego kolorować, bo on jest zbyt mało szlachetny, ale jest, tak czy inaczej. To dało się wyciągnąć przynajmniej takie na social media fajne montaże. Wrażenie bezcenne, na pewno. Fajnie byłoby, żeby przejść kolejny etap, ale tak jak powiedziałem, nie będę się skupiał na tym, czego nie mam, tylko na tym, co mam. Co do Awaty, gdyby była cichsza trochę, byłoby super i gdyby miała leciutko lepszą kamerę. Gdybym teraz tak patrzył, to chyba bym założył jednak na Awatę jeszcze to rozebrane GoPro. Jest większe ryzyko, żeby mi zniszczyli podczas tych potyczek i podczas kolizji, ale jednocześnie wiedziałbym, że miałbym przekonanie, że GoPro jednak jest dużo lepszą kamerą rozebrane i to by zadziałało. To jest chyba wszystko na ten temat, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś informacje, komentarze, to prośba o to, żeby dać znać. Więc to jest cały proces przygotowania, realizacja, która też nie była łatwa, bo jest pełno ludzi, o tym nie powiedziałem. Jest pełno ludzi na wydarzeniu, może ci sprzęt zginąć w każdej chwili, może ci się coś zdarzyć, typu ktoś ci, nie wiem, patykiem nawet rzuci w drona, cokolwiek, więc trzeba mieć też bezpieczeństwo na uwadze i planowanie, wizualizację, wizję tego, co ja chcę zrobić, jak będzie ten lot mniej więcej przebiegał. I ja im to wszystko przedstawiłem, powiedziałem też, jakie efekty uzyskamy, więc oni mieli już przed oczami nie dość, że jak to będziemy robić, ten cały przebieg, jak i efekt tych poczynań moich. Także tyle, słuchajcie, szybkie kulisy. A mam nadzieję, że dużo ludzi skorzysta z tego, co mówiłem. Ale jestem zadowolony, oczywiście następnym razem będzie jeszcze trochę lepiej, trzeba poprzeczkę sobie trochę podnosić. Na dzisiaj jest ok. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Do zobaczenia, cześć!